No i wracamy z wystawy do Bielska, 9 km. Po drodze odbiorę córkę, która też wraca z Mistrzostw Śląska w szachach. I tutaj radosna wiadomość, jak mi przekazała, że jest ostatnia od końca, czyli zdobyła pierwsze miejsce, została mistrzynią Śląska w szachach dziewczyn. Także super udany weekend. Wiadomo, nagrody w kategorii w okręgu to się wylatywało w lato, ale Gołąbek już, który zdobył nagrodę, no to wywalczył ją jakby na wystawie. Wiadomo, że też w lato wywalczył sobie wynik. Ale teraz jakby zostało to sfinalizowane, więc ja się zajmuję drogą, bo też warunki drogowe, mgła i się zaczyna robić zmrok. Pozdrawiam wszystkich kolegów, koleżanki, hodowców. Dobry lot i zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania kolejnych filmików. Mam nadzieję, że relacja z wystawy się podobała i koledzy zasubskrybują kanał, koleżanki zostawią komentarz. Do usłyszenia na kolejnych imprezach lub ewentualnie z relacji z własnego gołębnika, co się w mojej hodowli dzieje związanego z gołąbkami. Mgła, teren naszego okręgu. Do usłyszenia. Oj, gołąbek odebrany. Już zdążył kupę zrobić na karcie, było trzeba ją nie dawać do środka. Będziemy mogli wracać do domu. No i w końcu w domu wróciłem z wystawy. Pora zanieść mojego gołąbka. Do gołębnika. Tutaj jeszcze dyplom za halę. Dyplom za drugi wicemistrz okręgu. Pora zanieść biedaczka do gołębnika. No, dziś gołąbki głodówkę mają, ponieważ się tak złożyło, że najpierw na wystawie, potem one to wywalczyły, a dzisiaj muszą głodować, także jutro dostaną dopiero jedzonko, bo tylko dzisiaj tego gwiazdora. On akurat pojadł, bo miał tam jedzenie i picie. On sobie dostał jedzenie, a reszta się nie załapała na wystawę, no to musi głodować dzisiaj, bo właściciel odbierał nagrody. Moja córka grała w szachy, też ją było trzeba odebrać. Nawet dzisiaj mają dietę. O, także wraca do gołębnika. Koniec wystawy. Jeszcze tylko ogólnopolska, tylko albo aż. Reprezentant okręgu, więc jeszcze musi.